Aż tak daleko podejrzliwość moja nie sięga. Chyba rzeczywiście ci ludzie zostali zabici i poranieni. Więc jeżeli przyznało się państwo islamskie, a przyznało się, no to ja im wierzę. Co więcej, tym łatwiej im wierzę, że sam widziałem wielokrotnie, będąc we Francji i w Paryżu w szczególności, że dzięki temu odurzeniu polityczną poprawnością radykalizujący się z roku na rok muzułmanie mieszkający we Francji, bo to oni byli, zdaje się, wykonawcami tego zamachu, stworzyli potężną infrastrukturę w oparciu o meczety i szkoły koraniczne, która terrorystom daje oparcie, możliwość rekrutacji i schronienia. I albo rząd francuski coś z tą infrastrukturą zrobi, albo by się bał jej ruszyć, bo nie jest żadną tajemnicą, że na przedmieścia zamieszkałe przez młodych Arabów i Senegalczyków policja francuska nie wchodzi. Tam obowiązuje prawo, w najlepszym przypadku prawo szariatu, a w najgorszym jakieś jeszcze gorsze. Więc taka jest prawda. Mamy do czynienia z państwem w państwie. No i to jest wykorzystywane. Wie pan, proszę państwa, jest taka rzecz. 19 września ubiegłego roku, miesiąc później po lotnictwie amerykańskim, naloty na pozycję państwa islamskiego zaczęły przeprowadzać francuskie siły lotnicze. Zatem Francja znalazła się w stanie niewypowiedzianej wojny z państwem islamskim. Każdy teoretyk wojny potwierdzi, że głównym celem, znaczy jednym z głównych celów działań wojennych jest jak najszybsze przeniesienie wojny na terytorium wroga. I państwo islamskie pokazało, że jest w stanie to zrobić. Że jest w stanie to zrobić. I to stosunkowo niewielkim kosztem. Bo gdyby nawet zabito wszystkich wykonawców tych zamachów symultanicznych, tam zginęło 130 osób, liczba nie jest jeszcze ostateczna, bo tam niektórzy są ciężko ranni, więc może mogą umrzeć. Ponad 200 jest rannych. A o ile wiadomo, to nie brało udziału w tym zamachu więcej niż 15 osób po drugiej stronie. Więc nawet gdyby wszyscy zostali zabici, no to bilans jest korzystny dla państwa islamskiego, nie licząc kosztów wprowadzenia stanu wojennego, stanu nadzwyczajnego na całym terytorium Francji. Przecież to bardzo kosztowne jest taka zabawa. Więc to jest terroryzm, to jest element strategii. Terroryzm to jest element strategii, którą stosują narody słabsze, stojące wobec supermocarstw dysponujących bardzo potężnymi możliwościami zniszczenia, a w każdym razie przełamania każdego oporu. Więc terroryzm polega na tym, żeby zmusić tamte państwa do rozproszenia swoich sił. Bo terroryści mają przewagę inicjatywy. Nikt nie wie, gdzie oni uderzą, jaką siłą i tak dalej, prawda? Więc trzeba pilnować wszystkiego. A to zmusza do rozproszenia sił. I lokalna przewaga nie jest już taka duża. Czasami nawet przewagę mogą mieć terroryści lokalną. No i nic dziwnego. I teraz, kiedy mają lokalną przewagę? Wtedy, kiedy uderzają w miejsca najsłabiej bronione. No przecież nie słychać, żeby jakiś terrorysta zaatakował Pałac Elizejski, gdzie urzęduje prezydent Hollande. No bo to tam śmierć pewna, prawda? Celów by żadnych nie osiągnął. Natomiast jeżeli wchodzi do sali koncertowej, gdzie publiczność wiadomo, że nie ma broni, no to mają przewagę miażdżącą.
Wystarczy trzech uzbrojonych facetów i terroryzują całą salę. Mogą, jak mają dosyć amunicji, to mogą nawet wszystkich pozabijać. Więc lokalnie mają przewagę i mało, Hiszpania jest bardzo dobrym przykładem, jak strategia terroryzmu bywa skuteczna. Przecież pamiętacie Państwo, że po serii zamachów na pociągi dookoła Madrytu Hiszpania zmieniła swoją politykę, wycofała wojska z Afganistanu. Całkiem spore państwo europejskie zostało bardzo tanim kosztem zmuszone do zmiany polityki. Gdyby próbowano na Hiszpanii wymusić to tradycyjnymi środkami, to przecież jaka armia musiała być użyta, a nie wiadomo, czy to było skuteczne. A tu, prawda, i zwłaszcza, proszę zwrócić uwagę, że nikt nie stosuje strategii terroryzmu w Korei Północnej. No tam nawet jakby całe miasto zostało wystrzelone czy zagazowane, to polityka władz tego państwa by się nie zmieniła. Natomiast w państwach stosujących demokrację polityczną, gdzie dużo zależy od masowych nastrojów, to jest to miękkie podbrzusze wielkich mocarstw. Wojna w Wietnamie jest bardzo dobrym przykładem. Przecież wystarczyło intensyfikować propagandę antywojenną w środowiskach hipisowskich, no i potężne mocarstwo okazało się bezsilne, bo zostało mu odjęte, że tak powiem, poparcie społeczne. I jeszcze trzeci aspekt sprawy tej strategii. Otóż państwo zaatakowane musi siłą rzeczy, roztaczając coraz to wnikliwszą kontrolę nad wszystkimi przejawami życia publicznego, musi ograniczać wolność. Jak to wygląda? No, proszę Państwa, 100 lat temu jeszcze żyli w Polsce ludzie, którzy byli w stanie się oburzyć na to, że jak wsiadają do pociągu, to konduktor gwizdze. A dzisiaj nikt się nie oburza, jak musi, wsiadając do samolotu, ściągnąć portki. Ja widziałem taką scenę, rzeczywiście trochę się bawią w Ameryce. Jakiś sterowina tam, pasażer. No to człowiek nieporadny, a tu jacyś tam murzyni byli z obsługi i się dobrze bawili jego kosztem. Pasek zdjął, bo musiał pasek zdjąć przy tej kontroli. Spodnie mu opadły i on stał taki bezradny w gaciach, no, między ludźmi. O tak to wygląda, a tamci się rechotali. I człowiek jest tak upodlony i uważa, że to jest stan naturalny. Wystarczyło 100 lat, żeby nas tak wytresować.